szokujące zarzuty wobec księcia Harry'ego go o zbrodnie wojenne. Kolejna afera związana z autobiografią księcia Harry'ego. Chodzi o dyskutowany już szeroko fragment książki, w którym książę przyznał się do zabicia 25 talibów. Na to oświadczenie ostro zareagowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych jednego z państw i bynajmniej nie jest to Afganistan, w którym toczyła się wojna z udziałem Harry'ego. Autobiografia księcia Harry'ego okazała się granatem rzuconym na pole minowe. Co chwila odzywają się nowe wybuchy, spowodowane pierwszą eksplozją. Najnowszy jest wyjątkowo silny, bo stał się elementem polityki międzynarodowej. Mój numer to 25. Nie jest to liczba, która mnie cieszy, ale też mnie nie zawstydza, napisał w książce syn króla Karola i... Za to wyznanie został już ostro skrytykowany przez brytyjskich wojskowych, którzy ostrzegają, że jego ujawnianie takich rzeczy może doprowadzić do ataku terrorystycznego. Przeczytaj więcej, wyznanie Harry'ego o liczbie zabitych talibów odbije mu się czkawką, ostre opinie i zarzuty. W książce Harry napisał też, że zabitych bojowników widział wtedy jako figury zdjęte z szachownicy. Na wyznanie księcia zareagowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu. Resort ten ostro skomentował sprawę na Twitterze. Dostało się nie tylko samemu księciu, ale całej Wielkiej Brytanii. Reżim brytyjski, w którym członek rodziny królewskiej uważa zabicie 25 niewinnych ludzi za usunięcie figur na szachownicy, nie żałuje tego, co zrobił. Ci, którzy przymykają oczy na tę zbrodnię wojenną, nie powinni pouczać innych o prawach człowieka. Naiwnością byłoby sądzić, że irańskie oświadczenie zostało spowodowane rzeczywistym oburzeniem na nieodpowiedzialne wyznanie księcia. Jest to element szerszej rozgrywki, którą Iran toczy z państwami zachodnimi. Wcześniej bowiem rząd tego kraju został ostro skrytykowany przez Wielką Brytanię i Unię Europejską za wykonanie wyroku śmierci przez powieszenie na byłym wiceministrze obrony Iranu Alireza Akbarim, co uznano za pogwałcenie prawa międzynarodowego. Wiceministra oskarżono o szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii i udział w zabójstwie. Harry służył w wojsku 10 lat. W 2007 roku odbył szkolenie, które było przygotowaniem do jego udziału w wojnie w Afganistanie. Służył tam jako kontroler ruchu lotniczego. Trudno sobie wyobrazić, żeby w tej roli miał okazję do zetknięcia się z talibami. Po ujawnieniu jego obecności w Afganistanie, został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. W Afganistanie pojawił się ponownie w 2012 roku po przeszkoleniu na pilota helikoptera i jako taki rzeczywiście mógł uczestniczyć w walce, obsługując potężne uzbrojenie pokładowe śmigłowca AH-64 Apache. Przeczytaj także oto, co Elżbieta II powiedziała Harry'emu, gdy poprosił ją o zgodę na ślub z Meghan. Nawet babci nie oszczędził w swojej biografii. Dworska ekspertka dla Faktum mówi o Harrym i Meghan, są pazerni i żyją z handlowania złymi wieściami o rodzinie. Czy powodem jest przeszłość księżnej?